Już po raz 28 odbyła się Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, czyli coroczne święto sportu, kultury i wiary. Od kilkunastu lat miejscem spotkań i zmagań młodzieży z całego świata jest kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało – to hasło tegorocznych rozgrywek. Jak co roku program spotkania opierał się na trzech filarach, nawiązujących do starogreckiej triady – stadion, teatr, świątynia. Rywalizacje sportowe obejmowały 16 konkurencji, z których bez wątpienia największą popularnością młodzieży cieszyły się piłka nożna i siatkowa oraz zawody lekkoatletyczne. W finałach wystartowało 1500 osób z 7 krajów. Tegoroczne konkursy artystyczne nakierowane były na historię ze szczególnym uwzględnieniem narodzin polskiej państwowości oraz historii pierwszych Piastów. W rozlicznych warsztatach teatralnych oraz występach muzycznych i tanecznych nie brakowało odniesień do 1050. rocznicy Chrztu Polski. W uroczystej gali zakończenia 28. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży wzięły udział władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jego Magnificencja rektor SGGW profesor dr habilitowany Alojzy Szymański oraz kanclerz SGGW dr Władysław Skarżyński. Każdego roku władze naszej uczelni jako gospodarze mają honor wręczać dyplomy i puchary wyłonionym pośród parafiadowiczów najbardziej wszechstronnie utalentowanym zwycięzcom. Puchary dla zwycięskich reprezentacji ufundował prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Coroczna Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży ma na celu zarówno zintegrowanie Polonii mieszkającej w różnych krajach, jak i upowszechnianie wśród młodzieży uniwersalnych wartości, zasad honorowej rywalizacji, a także wyższości ducha nad materią. Pochodząca spoza granic Polski młodzież ma szansę poznać kraj przodków i zgłębić jego historię. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zawsze wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też przyszłoroczna 29. edycja Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży będzie mieć miejsce także na terenie naszej uczelni.